Jeśli masz typowe dla przedsiębiorcy zachowania i myślisz o założeniu własnej firmy, musisz zdać sobie sprawę, że niezależnie od tego, czy masz już pracę na pełen etat, czy właśnie skończyłaś edukację i wkroczyłeś na rynek pracy, twój styl życia ulegnie znacznie zmianie. Posiadanie firmy to wielka odpowiedzialność za siebie, swoją rodzinę, pracowników i ich rodziny. Wymaga dużej determinacji, dyscypliny, elastyczności i zaangażowania. Musisz zadać sobie następujące pytania. Czy posiadam wymaganą wiedzę i umiejętności? Ogólne informacje, jak założyć firmę, jak radzić sobie z podatkami, papierami i kwestiami prawnymi, łatwo można znaleźć w internecie. Nikt nie urodzi się przedsiębiorcą i wszyscy właściciele firm musieli radzić sobie z tymi samymi wątpliwościami. Zupełnie inna kwestią jest to, czy masz wiedzę z dziedziny, w której chcesz pracować. Ważne, aby poznać branżę i rynek, zanim zainwestujesz swój czas i pieniądze. Czy masz grupę ludzi, którzy mogą ci pomóc, jeśli coś pójdzie nie tak? Lub przeciwnie, czy znasz kogoś wiarygodnego, kogo zatrudnisz, jeśli twoja firma zacznie się szybko rozwijać? Poza tym, czy twoja rodzina wie, z czym będziesz się zmagać? Początki samozatrudnienia są zazwyczaj trudne i czasochłonne. Czasami rodzina i przyjaciele mogą czuć się zaniedbani. Uświadom im, że jest to tylko tymczasowe i upewnij się, że właśnie tak będzie. Oczywiście brak rodziny lub bliskich przyjaciół nie wyklucza nikogo z bycia przedsiębiorcą. Trzeba tylko dbać o ludzi. Nikt nie ma firmy tylko dla siebie. Będziesz musiał współpracować ze współpracownikami, konkurentami, dostawcami i oczywiście z klientami. Proces znacznie ułatwić powinno posiadanie wcześniejszych doświadczeń z zakładaniem firmy. Wiesz już, jak to wygląda. Jednak jak na ironię, co jeśli twoja poprzednia firma splajtowała? Nie powinno cię to powstrzymać przed kolejną próbą. Przy tym jednak należy dokładnie przeanalizować, co wtedy poszło nie tak, jak powinno. Może powinieneś skonsultować się z kimś bardziej doświadczonym, aby pomógł ci rozwiązać problem. Co jest twoją motywacją? Misja i wizja to bardzo stereotypowe słowa, ale istnieje powód, dla którego są one przywoływane w każdej książce biznesowej. Powinieneś wiedzieć, dlaczego chcesz założyć firmę, jakie są jej główne wartości, cele i jak powinieneś traktować swoich klientów. Oczywiście możesz zrobić wszystko tylko dla zysku, ale w czasach kryzysu łatwiej jest pozostać na pokładzie, jeśli wierzysz w to, co robisz. Są też takie rodzaje motywacji, których powinieneś unikać. Bycie zesperowanym, sfrustrowanym, biednym lub wypalonym wydaje się złym fundamentem nowej firmy. Tak samo potrzeba udowodnienia czegoś lub odzyskania kogoś. Większość doświadczonych przedsiębiorców twierdzi, że żałują tylko, że wcześniej założyli swoich firm. Czekanie na idealny moment jest złudne. Okoliczności nigdy nie będą tak korzystne, jak sobie tego życzyć i zawsze będą jakieś przeszkody do pokonania. Mając to na uwadze, dobrze jest myśleć realistycznie. Specjaliści radzą, aby mieć oszczędności, które pozwolą ci i twojej rodzinie przetrwać, jeśli nie osiągniesz zysku przez pierwsze 6 do 12 miesięcy. I powinieneś być przygotowany na ofiarę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, następne lata ci to wynagrodzą. Podsumowując, dlaczego założenie firmy to nie zawsze dobry pomysł? Musisz ponieść ryzyko niepowodzenia. Nie ma dolnego limitu dochodów, nikt nie zagwarantuje ci twojej pensji tak, jak robił to twój pracodawca. Wymaga wiele pracy nad formalnościami, podatkami i problemami prawnymi. Czasem na samym początku wywołuje poczucie samotności i niepewności. Polega również na byciu odpowiedzialnym za siebie i swoje środowisko. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić. Z drugiej strony, dlaczego powinieneś rozważyć bycie przedsiębiorcą? Przede wszystkim oznacza to wolność. Nie musisz prosić o pozwolenie na cokolwiek. Oznacza pracę dla własnych zysków, satysfakcji i uznania. W związku z tym daje niezależność, możliwość pracy z ludźmi, których lubisz i dla klientów, których pragniesz. Możesz być elastyczny. Pracujesz kiedy i gdzie chcesz i oczywiście twój dochód zależy tylko od twojej rentowności. Nie ma górnego limitu.